Występy solistów chórów i scholi z całej Polski. Wyjątkowi twórcy prezentowali się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Religijnej FERA. Najbardziej chyba motywują mnie ludzie, którzy jakby chcą mnie słuchać, przychodzą i zawsze najważniejszym takim moim jest, żeby im przekazać emocje, żeby mogli sobie odpocząć jakby przy moim występie, żeby po prostu dobrze się bawili. Co nam to daje? Wielką satysfakcję w momencie, kiedy wchodzimy na scenę, odbieramy nagrody, jest wielki aplauz, z wielką satysfakcją po prostu ja przygotowuję swoje dzieci i myślę, że to jest takie wielkie wydarzenie, nie tylko u nas w szkole, ale również w naszej miejscowości. To jakoś nie jest zależne ode mnie, bo ja tak mam od urodzenia po prostu i staram się to rozwijać jak najbardziej. No, po prostu na scenie się czuję bardzo dobrze. Wydarzenie zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie Osadzie. Jestem ogromnie zbudowany talentami tych młodych ludzi i myślę, że to też pokazuje, że wkładamy na co dzień bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o krzewienie tych talentów. Dom Kultury bardzo mocno pracuje podczas kółek plastycznych, muzycznych i te efekty pracy widać dzisiaj. Zainteresowanie od 1996 roku. Pierwotnie było około 200 osób. W chwili obecnej zgłosiło się do nas dokładnie 350 osób, a więc rośnie. Wydarzenie ma wieloletnią historię. Emocje sięgają zenitu po prostu. Ludzie są, przyjeżdżają do nas już po raz 21. Niektórzy od młodych lat, od 6 lat do 24 teraz. Ja na przykład jestem już 13 rok i ci ludzie corocznie przyjeżdżają, mają bardzo dobre wspomnienia. Na najlepszych wykonawców czekały puchary, dyplomy i nagrody. Jury przyznało też szereg wyróżnień. Wydarzeniu towarzyszył również konkurs recytatorski, plastyczny i fotograficzny. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv